Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za tak gorące przywitanie. No muszę powiedzieć, że praktycznie wracam z tej wielkiej Warszawy, bo przed godziną pierwszą gdzieś byłem już w Opolu, a zanim dojechałem do domu, to już minęła pierwsza w nocy. Dzięki Bogu po prawdopodobnie ostatnich głosowaniach. Mam nadzieję, że na tyle będziemy pracowali wspólnie, że nastąpi pewna zmiana w tym, co mieliśmy, a co będzie przed nami. Szanowni Państwo, drogie koleżanki, koledzy, za nami miesiące przygotowań do zbliżających się wyborów parlamentarnych. Dzisiejsze wydarzenie, jak już powiedziała Joanna, to niejako koniec, a jednak początek pewnych etapów. Koniec tego czasu przygotowawczego, gdzie pracowaliśmy nad tym, aby mieć strategię, skonsultować, jakie są potrzeby, jak przygotowywać pewne dokumenty. A początek czasu wytężonej pracy i mobilizacji, bo tylko dzięki wzajemnej motywacji możemy sprawić, że osiągniemy sukces. To tylko od nas zależy i walczmy o ten sukces. Sztab wyborczy przygotowuje się do jesiennych wyborów już od początku roku. To już jest troszeczkę czasu. To dlatego, że wiemy, iż 15 października decyduje się los i przyszłość mniejszości niemieckiej nie tylko jako organizacji, ale także jako całej społeczności, w tym losy przyszłych pokoleń. Dlatego, Szanowni Państwo, zleciliśmy badania politologiczne naszych wyborców, a na ich podstawie opracowaliśmy program wyborczy, w którego budowę mieli także ogromny wkład lokalni nasi liderzy z różnych środowisk, gospodarczego, rolniczego, biznesu, kultury, także i oświaty. Następnie opracowaliśmy listę najlepszych kandydatów oraz ich strategiczne rozmieszczenie terytorialne. Brzmi to bardzo w tej chwili tajemniczo, ale tak naprawdę od kilku kadencji pracuje z nami młody człowiek z naszego środowiska, który jest super analitykiem. To on pomógł nam przygotować taką mapę województwa opolskiego, rozmieścić, analizując ostatnie, powiedziałbym, wybory parlamentarne i samorządowe, miejsca, gdzie powinniśmy wystawić swoich kandydatów i ewentualnie kto by to mógł być. Czyli analizowaliśmy także wyniki wyborcze, no myślę, że przede wszystkim tych naszych tutaj kandydatów do Sejmu i do Senatu. I właśnie dzisiaj, moi drodzy, stoję tutaj przed wami i mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że mamy po pierwsze najlepszy program. I po drugie najlepszą listę mniejszości niemieckiej na obecne czasy i współczesne wyzwania. Mieliście okazję na pewno zauważyć już te nasze próby, które tutaj się odbywały, a ja mogę powiedzieć, że już od wielu tygodni obserwujemy albo też współpracujemy z sobą razem, żeby tą kampanię przeprowadzić jak najlepiej. Dziennikarze dopytują mnie o powód, skąd u mnie wiara w dwa mandaty do Sejmu. Ja muszę powiedzieć, Szanowni Państwo, to nie jeden powód, a aż 24 powody. 24 kandydatów, 12 kandydatek i 12 kandydatów. Taka jest nasza drużyna. I dodam jeszcze, że mamy jeszcze 25. osobę. Mamy tutaj kandydata do Senatu, kolegę Henryka Lakwę, starostę, który za chwilę nam się zaprezentuje. Kilka danych, bo to zawsze one najlepiej trafiają. Średnia wieku 48 została znacząco obniżona w stosunku do sprzed 4 lat. Najmłodsza osoba to 28-latka, nasza Justyna Węcel. Pokaż się, Justynka.
to dowód na to, że łączymy wieloletnie doświadczenie organizacyjne ze świeżym spojrzeniem na nasz region. To nasza recepta na sukces wyborczy. Po prostu mamy się kim chwalić i chwalmy się. Szanowni Państwo, dla mnie jest to prawdziwa duma i zaszczyt, że mogę być po raz kolejny liderem listy. Dlatego w imieniu wszystkich kandydatów chciałbym podziękować wszystkim tu zgromadzonym, wszystkim Wam i tym, którzy uczestniczyli w tworzeniu komitetu i ci, którzy są koordynatorami, wolontariuszami, wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, aby rzeczywiście jak najbardziej efektywnie funkcjonować w czasie przygotowania wyborów. Także i samorządom, przedstawicielom środowisk gospodarczych, rolniczych, naprawdę wszystkim. Słuchajcie, jakby nie wasza pomoc, w życiu nie mielibyśmy takich efektów. I chciałbym was poinformować, że kiedy przygotowywaliśmy się do rejestracji komitetu, trzeba było zebrać 1000 podpisów. Moi drodzy, w ciągu 2 dni zebraliśmy ile? Ponad 2000. Moglibyśmy 2 komitety zarejestrować. Proszę mi wierzyć, nikt tak nie zbiera podpisów jak mniejszość niemiecka. Mogę nawet powiedzieć, i to nie anegdotę, tylko prawdę. Ktoś nawet zapytał mnie, czy nie byłoby szansy, aby mógł się podpiąć pod nas i żebyśmy też dla niego pozbierali trochę podpisów. No zaśmiałem się oczywiście. Szanowni Państwo, serce rośnie, gdy widzę, jak spływają dzisiaj listy z podpisami na kandydatów do Sejmu i kandydata do Senatu. Ja myślałem, że to tylko tam u mnie w biurze poselskim rośnie ta kubka, ale jak zobaczyłem dzisiaj tą kubkę tam przed salą, to zastanawiam się nad tym, czy nie będziemy mogli zarejestrować 2 komitetów. Przepraszam, 2 list. Może tak zrobimy. To wszystko dzięki wam. Ta wasza aktywność jest dla nas bardzo cenna i będzie jeszcze bardziej cenna aż do ciszy. Dlatego też prosiłbym was wszystkich, w każdym miejscu i w każdej chwili, abyśmy byli zmobilizowani, mieli w sobie energię i wzajemną pomoc dla wspólnej sprawy. Tylko wtedy wygramy, a o to przecież nam chodzi. No, no właśnie, ale o co konkretnie walczymy? Nikt już chyba, moi drodzy, nie ma wątpliwości, że nadal musimy walczyć o swoje podstawowe prawa. Przykre, ale prawdziwe. Musimy o to walczyć. Nasi przeciwnicy, którzy próbują je nam odebrać, rzucając kompletnie absurdalne oskarżenia, często zapominają, że mniejszość niemiecka miała i ma ogromny wpływ na rozwój naszego regionu. Wróćmy pamięcią, szanowni państwo, spojrzę troszeczkę w stronę starszego pokolenia, jak wyglądały lata 90. Jaką pomocą byliśmy tutaj obdarywani jako mieszkańcy tego regionu. Ile rzeczy budowaliśmy tutaj, szkół, przypomnę chociażby Olesno. Ile kanalizacji, wodociągów pobudowano. Jaką pomoc otrzymują przedsiębiorcy, małe firmy, często rodzinne, rolnicy. To wszystko dla tego regionu. I tu trzeba też wspomnieć o tym, że jako mniejszość niemiecka realizujemy też szereg inicjatyw. Ostatnio bardzo dużo. Przecież nie ma dnia, żeby coś w regionie, czy też w innych częściach Polski się nie działo. To wszystko dzięki temu, że my tutaj jesteśmy. To jest to, z czego możemy być dumni. To ludzie mają w sercach i nikt nam tego nie odbierze. Nie pozwólmy na to. To jest nasz dorobek. Moi drodzy, to wszystko sprawia, że jesteśmy realną, regionalną, alternatywną dla partii ogólnokrajowych,
realną trzecią siłą regionu, tu w tym miejscu. Jesteśmy sprawdzeni w działaniu i przygotowani na współczesne wyzwania. Autentycznie. I to nie jest tylko slogan, tylko rzeczywistość. Spójrzcie na salę, ilu mamy tutaj przedstawicieli różnych środowisk, w tym samorządowych. To jest ta realna siła. Lecz nie miejmy złudzeń, jeśli sami nie zadbamy o nasz heimat. Nikt tego za nas nie zrobi. Musimy wziąć swoje sprawy w własne ręce. Jeśli sami się tym nie zmobilizujemy, to pamiętajcie, centrala w Warszawie nie będzie miała litości dla naszego regionu. A doświadczamy to już w tej chwili. Popytajmy samorządowców, jak oni oceniają tą współpracę. Dlatego tylko my jesteśmy gwarancją dobrego rozwoju województwa. A dlaczego? Bo wy jesteście naszą centralą. I to jest ta nasza zasada, która nie funkcjonuje tak, jak w tych partiach ogólnokrajowych. Zresztą widzicie nawet, co się dzieje przy przygotowywaniu tych wyborów, jak się odbywają właśnie ustalania list, miejsc i tak dalej. Dzisiaj jakbyście przedstawicieli PiS-u zapytali, no to jedynki od 14 znane, a reszta jest nieznana. My byliśmy pierwsi, którzy mieliśmy ułożoną listę, przyjętą listę i ona już funkcjonuje. Szanowni Państwo, kiedy zaczynałem swoją przygodę z działalnością publiczną, polityczną, bo ona taka była różna, począwszy od samorządów, poprzez pracę w strukturach mniejszości, to mniejszość niemiecka była pomostem między młodym polskim państwem po upadku komunizmu, a światem Zachodu. Oczywiście następnie tym pomostem stała się Unia Europejska, aczkolwiek uważam, że my w dalszym ciągu jesteśmy pewnego rodzaju pomostem, to ostatnio słyszymy, że przeciwnicy tej Unii dziś negują sens jej istnienia. Kiedy jesteśmy w tej Unii, kiedy możemy wspólnie decydować, jak ta Unia, jaki może mieć kształt, jak może funkcjonować, to są tacy, którzy mówią, że jest nam nie po drodze. Otóż trzeba powiedzieć temu zdecydowanie nie. Nie możemy pozwolić na to, aby nasz region, nasz heimat, nasi ludzie, którzy są częścią społeczności Zachodu i wspólnej Europy, dopuszczali do takich sytuacji. O tym marzyliśmy od pokoleń. Dlatego walka o język niemiecki jako ojczysty, walka o demokratyczną Polskę, a w tym przecież o nasz ukochany Śląsk, który jest w Unii Europejskiej, to jest nasz priorytet, to jest nasz obowiązek nie tylko wobec nas samych, ale także naszych przyszłych pokoleń. Walczmy o to. Szanowni Państwo, i tak już zbliżając ku końcowi, chciałbym powiedzieć, że po pierwsze, nie chcemy dyskryminacji, nie chcemy izolacji w Europie, słabego gospodarczo regionu oraz centralistycznie sterowanego samorządu. To są hasła, które są w naszym programie wyborczym. I proszę Was o to, abyśmy wspólnie walczyli w tych sprawach. One są ważne, istotne dla nas, dla naszego życia. Nie pozwólmy na to. I pamiętajmy, moi drodzy, aby 15 października zadbać o nasz heimat. Powalczmy o Polskę, które było, jest i dzięki nam pozostanie wielokulturowym regionem dialogu. To jest nasze hasło, to jest nasze motto, to jest nasz cel, który mamy osiągnąć. 15 października idziemy do wyborów i głosujemy na mniejszość niemiecką. Wszystkiego dobrego.